Witam serdecznie, Gronix Games. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Network Speed Carbon. No i tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, będziemy kontynuować sobie przyjmowanie kolejnych stref. No i ukończyliśmy ogólnie na... Mieliśmy ogólnie zacząć ten odcinek od wyścigu z bossem kolejnym, więc na pewno to zrobimy. Ale jeszcze przed tym wejdziemy sobie, słuchajcie, w ustawienia osiągów. Chciałbym zobaczyć, czy ogólnie do tego auta, którego żeśmy nie używali, czy mamy coś. Nie, nie mamy nic. Aktualnie jest pusto. Więc jeszcze zobaczymy tak. Wybór samochodu. Eklipsa mamy. Dobra, to mamy to. Więc dobra, słuchajcie, spróbujemy najpierw tym autem, które aktualnie mamy. Jak widzicie, mamy jeszcze tutaj wyścig i tu mamy wyścig. Wojny wyścigowe, tutaj mamy próbę prędkości. Więc dobra, spróbujmy sobie najpierw tą wojnę zrobimy na początku, te wojny wyścigowe, a potem zrobimy sobie całą resztę, czyli raczej te punkty kontrolne i później ten wyścig końcowy z bossem. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę tutaj tak polecieć. Bo tutaj przeważnie, jak są te wyścigi, to jest kilka samochodów z tej samej grupy, nie? Jak oni się wpierdalają, nie, to jest hit. Mam nadzieję, że go zaraz ścignę. Mam nadzieję, że zaraz będzie ta meta, bo jeszcze mamy drugie okrążenie, nie? Więc... Próbują mi się już ten, już próbują mnie tam jakoś wyprzedzić. Kurde, jeszcze musiałem zajebać w coś. Wtedy. Thank you.
Dobra. Do przodu. No i dobra, mamy to. Zajebiście. Okej, 10 tysięcy żeśmy dostali dodatkowo. Dobra, kolejny wyścig. Tu już mamy pokończone wszystko. Kolejny wyścig to mamy tutaj. Próba prędkości, więc możemy to sobie też zrobić. Żeby mieć już pokończone po prostu, żebyśmy nie musieli później wracać do tych punktów. To tak od razu sobie pokończymy i przynajmniej będzie spokój, nie? Mamy jeszcze 4 punkty do zrobienia. Neville chyba ukończył jako pierwszy, więc spoko, co nam odblokowało? Nitro. No i spoczko, fajnie. Dobra, to słuchajcie, teraz zabieramy się do głównego wyścigu. Więc lecimy, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Jak się uda dojść do kanionu i wygrać to, no to spróbujemy to tym autem. Po co kupować nowe, po co wydawać specjalnie pieniądze? Jak można to zrobić, wiadomo, innym autem też. Whatever anyone thought of you then, there's not gonna be any doubt now.
O, już się wkurwiła. Zdenerwowała się. Jebane samochody, kurwa, NPC-towskie, nie? One mnie wkurwiają, nie, jak się jeździ. Kolejny, kurwa. Kurwa mać, no serio. Ja pierdolę, ja myślałem, że tam zawsze ten tunel jest kurwa otwarty, nie? To taka niespodzianka. Mamy to. Mamy to. Zobaczymy, co dalej. Teraz kanion, nie? Done, punk.
i to nie jest powiedziane, tu ktoś pisał, że jeżeli mój przeciwnik, że jeżeli ja mam nitro kupione do danego auta, to przeciwnik też ma nitro. A tutaj w ogóle nitra nie ma, więc... A w tym aucie mam nitro ogólnie, ale nie na tych wyścigach, bo na tych wyścigach jest chyba zablokowane nitro w ogóle, więc nie ma szans na to, żeby było odblokowane. Dobra. No i zaraz zobaczymy dalej, co wyjdzie. No. Teraz my jesteśmy na przodzie, więc... Kurwa mać, przy samej końcówce. Dobra, nic, spróbujemy drugim autem, słuchajcie. Nie ma co ten. To auto jest za słabe, widzę. Bo ja na pewno robiłem tym albo tym autem, więc zaraz sobie sprawdzimy, które dokładnie. Obstawiam, że Eclipse'em chyba. Ale już prawie było, widzicie. Prawie było. Byśmy już to machnęli, nie? Czekajcie, nie chcę go tuningować, chcę zmienić samochód. Dobra, i bierzemy Eclipse'a. A zaraz jeszcze zobaczymy, czekajcie, osiągi w ogóle. Czy coś nowego nam dodało? Aha, coś nam dodało nowego. No i baja. Dobra. To teraz lecimy, słuchajcie, z kolejną, z tym samym wyścigiem, tylko innym samochodem, więc zobaczymy, czy nam się uda. Na pewno powinno się udać, bo Eclipse jest ogólnie lepszym samochodem, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o szybkość, nie? Whatever anyone thought of you then, there's not gonna be any doubt now. Mm-hmm.
Trochę chujowo jest to zrobione, że najpierw trzeba w mieście wygrać, żeby później robić kanon, nie? Wydaje mi się, że w mieście powinno być zaliczone bardziej, że w mieście dłużej trwa ten wyścig, nie? Nie jadę dołem tam, bo zaraz się znowu okaże, że coś mi tam kurwa wyjedzie. Jak wtedy. No już drugie okrążenie mamy, więc spoko. Myślę, że w miarę sprawnie to pójdzie. Gwiazda nam gdzieś zaginęła, patrzcie. No w tyle jest, w cholerę w tyle. Nie widać, jakie auto jest szybkie, nie? Mamy to. 15 kafli, turbo poziom drugi. Dobra. No i lecimy dalej, nie? Tutaj, jeżeli by nam się coś nie powiodło, to damy powtórz. Nie będziemy dawać, że po prostu kontynuuj. To po prostu, jeżeli nam nie wyjdzie coś się sypnie, bo to wszystko jest możliwe, to wtedy zrobimy to na zasadzie takiej, że po prostu sobie ponowimy tę misję, nie? Czy ten wyścig. O, to
Ajajajajaj, kurwa. A, Boże, te kurwa barierki pierdolone, nie? Nienawidzę tych barierek, kurwa. Nie wiem, po co w grach dają takie barierki, nie? Dobra, pierwsze mamy skończone, więc lecimy dalej. Dobra, teraz jest decydujące, ogólnie decydujący przejazd, więc... Lecimy, nie? Dobra, mamy to. Pięknie. Dodge Charger nam się odblokował. Spoko. Dobra, i mamy karty, tak? No dobra, damy sobie dwójkę. Dokumenty samochodu szefa. Właśnie zdobyłeś dokumenty samochodu szefa. Następnym razem, gdy zajrzysz do kryjówki, znajdziesz tam to auto. O! I czwórka. Czekajcie, bo ktoś mi to kurwa wyzwania już od... ten... od samego rana. Dobra, czyli mam dokumenty szefa. Okej, dobra. Czy idziemy do kryjówki? Zobaczyć, co tam jest. Co to za auto w ogóle? Hej, widziałem, jak ścigałeś się sam. Widzę, że radzisz sobie ze sprzęgłem. Niki dała mi twój numer i powiedziała, że chyba szukasz ludzi. Jeśli to prawda, spotkajmy się w barze u Frotiego. No dobra. Jedziemy w takim razie.
Hej, co jest grane? Nie jesteś zainteresowany, każdy potrzebuje dobrego stopera, a ja jestem najlepszy. Spotkajmy się w barze u Frottiego. No kuźwa, dopiero jadę, chłopie. A co on liczy, że co ja tam w 5 minut przyjadę? Well, well, well. Nice of you to show. Listen, I know you're looking to clear your rep, and you're gonna need some help in order to do that. It's just the race. The night you took off, there was something seriously out of whack. I was there too. I showed up at the line just to check things out. Everyone was talking about you. Then the 5-0 were everywhere. Then I see the alley's clear. He lets you go, then he shuts it up. And the guy driving, he's got a badge on his belt. Bottom line is, the Heat had an agenda, and you took the fall. That's all there is to it. Thing is, I can see him coming a mile away. Not only will I block him in, but I can mix it up with him too. Ciekawie, ciekawie. Ale... Dobra, ciekawie. Udało nam się odblokować nowego członka zespołu, więc możemy go sobie zatrudnić w sumie. Który zespół. A, jest kompletny. Dobra, kogo my tu mamy? Yumi już była? Była, nie? Yumi była. To wiecie co? Zrobimy tak. Wyjebiemy tego. Zatrudnimy tego. Zobaczymy, co on będzie potrzebował. Raczej, co on będzie potrafił, nie? I weźmiemy go na. Wybierz na pomocnika. Zobaczymy, co on będzie robił, nie? Więc dobra, słuchajcie, a my przejdziemy sobie jeszcze do naszej kryjówki. Bo dostaliśmy dokumenty od jakiegoś pojazdu. Teraz pytanie, co to jest za auto? Aha, do Charger. Patrzcie, dostaliśmy do Chargera. No spoko. W ogóle jak to jeździ, bym chciał zobaczyć. Z ciekawości. Jazda dowolna. Czyli fura jej. Ona już jest chyba przerobiona, nie? Ej, idzie to. Tak narzekam, ale powiem wam, że idzie to auto. Szczerze mówiąc. Dobra, zrobimy sobie tą furę zaraz. Słuchajcie. Powrót do kryjówki. Kuźwa, jakby tak się dało jakąś furę kogoś kurwa tam z tych wylosować, to zajebiście. Powiem wam, fajnie tak sobie zbierać furki. Dobra, tunik. Nas interesują najpierw osiągi. Zobaczmy, czy z osiągów coś mamy. Czy to już jest full? 82 tysiące, ale to nic. Ważne, że jest porobione wszystko. Tunik, dobra. Co my tu mamy? Auto split. Klasyczny. Speedway, dobra. Dobra, czekajcie. Przedni zderza, weźmiemy sobie ten. Dobra, ten zderzak.
Dobra, tyni przedni, tyni, a felgi tu mam jeszcze. A za czym to są za felgi w ogóle? No jest, jakie brzydkie te felgi, masakra. Powiem wam, szczerze mówiąc, to już wolę zostać przy tych, co były. Dobra, progi. Coś mamy z progów, czy tylko to? Speedway. Dobra, maska. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. O, tutaj mamy fajną, patrzcie. Jeszcze zobaczmy dalej, bo może coś lepszego nam wyskoczy. Formuła, coś takiego. Albo coś takiego, ale wydaje mi się, że tamta będzie chyba lepsza. Tamta będzie lepsza, tylko byśmy musieli. Powiem wam szczerze, nie podoba mi się to ani chuja, kurwa. Brzydkie jak chuj ta maska. No, zaraz zobaczymy, może spróbujemy tą formułę. Albo to. Że ta formuła chyba lepiej będzie wyglądać, jak mi się wydaje. Dobra. Maska, dachowe wloty. Wloty, spoilery. Właśnie to jest pytanie, co to kurwa za spoilery będą. Ja bym tu nie dawał nawet spoilera, szczerze mówiąc. Końcówka wydechu. Szczerze mówiąc. Damy te. Okej, dobra. Maska dachowe, wloty, spoilery, końcówki wydechu. Obniżanie dachu. Dobra. Nie, zrobimy sobie, słuchajcie, normalny tunik. Normalny tunik bez zbędnego pierdolenia, bo to. Dobra, bierzemy to, dachowe wloty. To spoilery nie, felgi. O, te też są fajne, patrzcie. 20 i 21. Weźmiemy 21. Dobra. Pakiet karoserii mamy taki, więc to też się przyda. Dobra, wygląd, lakier. Lakier ja bym dał, nie wiem, jakiś. Może jakiś jasny byśmy dali, nie? Albo zielony, taki ciemny. Dobra, naklejki, no, zobaczymy co my tu mamy. Boss. Ja bym te jego naklejki wyjebał całkowicie. O, nie możemy usunąć. Usuń warstwę. Chcę usunąć, nie mogę, nie? Zajebiście. Dobra, to już widzę, że z malowania też będzie chujnie, jednym słowem. Dobra, nie, zrobimy inaczej, słuchajcie. Zrobimy inaczej, ja nie będę tego auta robił.
Niech ona zostanie tak jak jest. Bo to nie ma najmniejszego sensu w ogóle. Dobra, słuchajcie, walniemy sobie jeszcze jeden wyścig, a dokładnie tutaj ten. I będziemy kończyć na dzisiaj. Mówię, myślałem, że da się z tego auta coś fajnego zrobić, nie? Ale niestety malowanie jest zablokowane. W ogóle nie mogę usunąć. W ogóle. Nie mogę usunąć nic z tego auta, nie? Jedynie części mogę dodać i ściągnąć, ale malowania nie mogę. Zostawimy sobie takiego, jaki jest. Tyle. Trzeba go wyczuć, szczerze mówiąc, trzeba go wyczuć. Fakt faktem ma kopyto. Ma kopyto ten samochód, ale trzeba go wyczuć, nie? Sakra. Thank you.
kurwa, że musiał mnie wyprzedzić. Jedną kurwa głupotę, nie? Że kurwa chciałem wjechać przez ten jebany tunel, kurwa. Nie, zrobimy inaczej, słuchajcie. Dam kontynuuj. Weźmiemy tylko sobie osiągi, zrobimy. Więc wejdziemy tutaj, włącz GPS, przejdź do kryjówki. Weźmiemy sobie tylko części, zrobimy lepsze. Zobaczymy co z tymi częściami, bo ja tych części nie robiłem, wziąłem całkowicie, wyjebałem wszystko. A nie, było porobione, patrzcie. To co tu się odjebało? Było porobione. No dobra, no to nic, słuchajcie, to lecimy jeszcze. Przecież w koszyku nic nie mam, kurwa, ja pierdolę. Głupie to jak chuj, nie? Dobra, więc tu mamy jeszcze jeden wyścig, więc sobie go zrobimy. To jest ten sam wyścig, który przed chwilą robiłem, tylko chciałbym go przejść, żeby już na kolejnym odcinku nie bawić się tym, tylko po prostu lecieć dalej, nie? I oczywiście będę jechał bokiem, nie będę się bawił w to wjeżdżanie tam, kurde, w ten tunel, znaczy w ten właśnie tunel, bo bez sensu. O to mi chodzi tutaj, żeby nie wjeżdżać, żeby pojedziemy bokiem i tyle.
zakręty są najgorsze, nie? Fakt faktem, mógłbym sobie zwolnić, skręcić fajnie, tylko że mi się śpieszy trochę, bo już mamy praktycznie końcówkę odcinka dzisiejszego i czas nas trochę nagli, więc chcę jak najszybciej to ukończyć i żebyśmy już ogólnie będziemy, raczej no, po tym wyścigu będziemy kończyć właśnie odcinek, więc co dużo nam zajęło ogólnie tam bawienie się z tym wszystkim. No i myślę, że na kolejnym odcinku będziemy już sobie działać z całą właśnie resztą, nie? Czyli z kolejnymi wyścigami, z kolejnym przejmowaniem stref. W pięknym stylu skończyliśmy. No i dobra, 10 tysiączków padło, słuchajcie, mamy wyścigi porobione, wszystkie zostało nam tutaj jeszcze dwie strefy do skończenia, do przejęcia, przepraszam. No i będziemy lecieć z całą resztą, więc co mogę powiedzieć, fajnie, że się dzisiaj udało ogólnie zrobić te wyścigi. Fajnie, że udało nam się zdobyć jeden z samochodów bossów, znaczy jednego bossa. No i myślę, że w kolejnych odcinkach będzie coraz to lepiej, bo wiadomo, początki są zawsze trudne. Tak samo w kanionie na przykład, to skręcanie, hamowanie, to trzeba wyczuć. To nie jest tak, że ktoś pierwszy raz będzie grał w karbona i on już będzie umiał wszystko, bo jeszcze takiego nie widziałem, żeby wszystko umiał. No, ale ogólnie dzisiaj jestem zadowolony z tego odcinka. Fajnie było właśnie trochę pośmigać. Tutaj udało się tego bossa pokonać za drugim razem, więc też fajnie, nie było jakoś tam tragedii. Więc co, ja się z wami będę żegnał. Trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Oczywiście zapraszam też na live'y, bo jest teraz dużo live'ów ogólnie z każdych gier. Network Speed Underground, Stalker. Doszło nam jeszcze teraz, Mafia nam doszła, więc jest tego sporo. Więc nic, ja będę kończył, tyle ode mnie. Jeszcze raz kłaniam się nisko, Gronix Games i do zobaczyska niebawem.